Bo darowcy z neoprokuratury Tuska właśnie skręcili sprawę immunitetu posła P.O. W sprawie chodzi o 5 milionów łapówki za ustawienie przetargu na wywóz śmieci w Warszawie, przez co wszyscy płacimy więcej za wywóz nieczystości. Kilka tygodni wcześniej skręcili sprawę gruskiego, gdzie 250 osób zeznało pod odpowiedzialnością karną, że żądało od nich łapówek za przeprowadzenie zabiegu lekarskiego. Od miesiąca nie toczy się nawet postępowanie w sprawie posła Hołowni, który żądał łapówki ze miejsca na listach. Nic nie wiemy o przeszukaniach o prokurator Wrzosek, która wysłała pisma prywatnej firmy. Jako prokuratura, dzięki czemu ta prywatna firma odniosła korzyść majątkową w postaci kontraktu z TFOP. Ale za to wsadzili księdza, któremu nie zarzucają, że cokolwiek kradł, tylko miał nie mieć doświadczenia, żeby wybudować ośrodek pomagający innym, który ostatecznie wybudował. Witajcie w uśmiechniętej Polsce.